Aleksander Doba. Według National Geographic podróżnik roku 2015. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent. Człowiek renesansu. Utytułowany kajakarz, skaczący w przeszłości ze spadochronem. Latający również szybowcami. W marcu 2018 trafił na okładkę gazety The New York Times. Panie Olku, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać mimo tych sprzeczności, chociaż w takiej formie. I chcę zapytać właśnie, jak w czasach koronawirusa odnajduje się podróżnik, bo to musi być szczególnie trudne. No więc już na wiosnę właściwie prawie wszystkie spotkania mi siadły, zostały wyłączone. Potem na szczęście latem trochę zostało poluzowane i ja tak współpracuję z klubem podróżników soliści i zrobili 7 spływów kajakowych z Olkiem, czyli ze mną, w całej Polsce. A że się cieszyło się dużym zainteresowaniem, to jeszcze 2 dorzucili. Także miałem za sobą 9 spotkań kajakowych, takich 3-dniowych po całej Polsce. Tak po najmniej było 25 osób, a najwięcej 47, także duże grupy, ciekawie. I nikt chyba nie był zarażony koronawirusem, bo o niczym takim nie wiedziałem. Bo pan jest przyzwyczajony do zamykania się w samotności, prawda? My teraz odchodzimy od zmysłów, kiedy mamy spędzić sami ze sobą 2 tygodnie. Tymczasem pana podróże to ponad 100 dni w kompletnej samotności. Jak to wziąć na barki? Jak, mówiąc prosto, nie zwariować w tej samotności? No więc niektórzy ludzie tak myślą, że ja jestem samotnikiem, że uciekam od ludzi, że specjalnie tak wybrałem, żeby być daleko. Nie, ja jestem normalnym, takim radosnym, towarzyskim człowiekiem i bardzo chętnie przebywam z ludźmi. I teraz jak mogłem, to sobie tak odrabiałem te zaległości. A teraz, no i w tym koronawirusie i w ogóle to ja miałem wiele różnych wywiadów takich i pytań, jak ja sobie radzę i jak sobie inni są z samotnością, czy jak, a ja mówię, słuchajcie, teraz ta kwarantanna to tak jakby luksus. No bo tak, załóżmy te 2 tygodnie, jak taka kwarantanna w domu, załóżmy. No i skupmy się na tym, nie? Bo ktoś może być w domu, nie musi wychodzić, nie? Ale ma dostęp do telewizji, to można różne te programy oglądać, do telefonu, może podzwonić po różnych znajomych. Różne takie drobne roboty w domu zaległe też można zrobić, nie? A przez okno może wyjrzeć, pokiwać do ludzi, pomachać i to tylko 2 tygodnie. A spróbujcie sobie wyobrazić moją sytuację. Ja miałem o wiele mniej miejsca, bo chociaż miałem największy kajak świata, taki 7-metrowej długości, metr szeroki, ale powierzchni miałem tylko 4 metry kwadratowe. I byłem kilka miesięcy sam dosłownie. Ani radia, ani telewizji, czy prasy, no nic. Żadnego kontaktu z ludźmi. Najdłuższy taki mój brak kontaktu to był 138 dób. A co to jest 138 dób? Kilka miesięcy, porównany do 2 tygodni. I ja to mówię, ta kwarantanna to tak luksus. I tak na mnie patrzą bykiem, no jak to luksus, nie? Ale to zależy, jak się podejdzie do tego. A mi mówili tak. Panie Aleksandrze, ale pan to się wybrał sam sobie to wymyśliłem, zrobiłem. Tak, to racja, ale dosłownie byłem sam, bez tego kontaktu fizycznego. A ja tak mam powiedzenie takie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I jak byłem w Trójkącie Bermudzkim, w tej mojej najdłuższej wyprawie, która trwała prawie pół roku, i miałem awarię steru. I miałem dopłynąć do Bermudu, 400 km. No ja jestem ambitny człowiek, to dopłynąłem, ale nie mogli się na mnie doczekać i wypłynęli na moje spotkanie łodzią. 200 km w głąb oceanu. Jak ja się cieszyłem na to spotkanie, ludzie do mnie płyną. Nie to, że ze statku ktoś mi pokiwa, tam coś tego, ale do mnie płyną. I ja kajak wypucowałem, bo to przecież wizyta gości jest, sam się wykąpałem. I ta wizyta 3-godzinna, 5 osób, ja mówiłem, nawet miałam pierwszą dziewczynę w kajaku, bo dziennikarka Dorota Wysocka-Sznet, już ją zaprosiłem do kajaka. Interesuje mnie to, co pan powiedział o swojej ambicji i o tych początkach.
Co kieruje ludźmi, którzy postanawiają robić takie rzeczy? Innymi słowy, co ma w głowie człowiek, który postanawia skoczyć z najwyższego budynku świata, spiąć się na niego, czy właśnie przypłynąć kajakiem z kontynentu na kontynent? Czy to jest jakieś przekraczanie własnych granic? O nie, ja do tego ostatniego się odniosę, bo ja w tej mojej trzeciej wyprawie zbliżyłem się do granicy moich, a nawet ludzkich możliwości. Gdybym nie przekroczył tą granicę, to bym zginął. Zbliżam się. Przetrwałem sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta z falami do 10 metrów. Ale co mnie tak napędza? Ja zawdzięczam moim rodzicom to, że rozbudzili we mnie chęć poznawania świata. I to pierwszy świat taki mniejszy, pobliżu mnie, a taki lasek, jezioro, co jest za tym, co tu. I ja tą chęć poznawania świata rozbudziłem i mam do teraz. Ja tak czasem mówię, że łatwiej mi powiedzieć, na jakich kontynentach nie pływałem kajakiem, niż gdzie byłem. Więc powiem tak, nie pływałem jeszcze na Antarktydzie, ale o ile wiem, tam jeszcze nikt nie pływał, zresztą tam nie ma rzek. I jeszcze jeden kontynent mi został, inny. Antypody, czyli Australia, tam głęboko pod nami, daleko. Tam jeszcze nie byłem, a tak na wszystkich innych kontynentach pływałem kajakami i tu świat jest wspaniały, także życia nie starcza, żeby go poznać, a można świat poznawać też z kajaka. Oczywiście, czyli u pana to jest właśnie ta nieskończona chęć poznawania świata. Tak, to jest taka moja główna siła napędowa, bo gdybym ja nie był ciekawy, co jest tu, co jest tam, albo w innym państwie. O, na przykład jak ja tak. Taka moja najwspanialsza wyprawa kajakowa to była taka. Ja mieszkam w Policach koło Szczecina i to się wybrałem tak. Kajakiem za koło podbiegunowe północne z Polic do Narwiku. I to była wyprawa prawie na 102, bo 101 dób mi zajęła. Ale jak mnie koledzy pytali, ty Olek, wybierasz się do Norwegii. A byłeś tam? Nie, nie byłem. A masz kogoś znajomego? Nie mam. A znasz język? Nie znam. To dla wielu osób to jest taka bariera niemożności. Nie zna tego, nie zna tu wiele nieznanych i wyobrażenia ludzi, jak tam może być trudno, niemożliwe dla nich, to je tak odpycha, takie magnesy odpychające. A dla mnie to są magnesy przyciągające. Nie byłem tam, to wybiorę się, poznam to. Nie znam języka, a dogadam się tam. Znam trochę angielski, trochę inny, jak nie to na migi. Ważne, żeby mieć chęć porozumienia się. I z reguły staram się podchodzić do ludzi z radosną miną. Bo jak jestem uśmiechnięty, radosny, powiem coś w tym języku, a nawet ja powiem, jak ja podchodzę do cudzoziemców, jak tutaj w Polsce. I ktoś tam mówi takie, ja po wielkim trudzie, że on chciał powiedzieć dzień dobry. I domyślam się, no to jest trudne słowa, dzień dobry, ale ktoś starał się w moim języku coś powiedzieć, to ja od razu mu serce otwieram i wszystko bym chętnie pomógł, zrobił. I podobnie, jak w innych byłem miejscach, no w Norwegii w zasadzie mogłem się dogadywać po angielsku, ale na północy z trzema takimi starszymi osobami nie znali innych języków, ale to na migi, na tego, tu z uśmiechem, no i dogadywałem się tak, że nie ma problemu. Trzeba być otwartym do ludzi, podchodzić z uśmiechem i tak ich spotkamy. A jakbym poszedł do nieznanych mi ludzi z taką ponurą miną, że dajcie mi to, dajcie mi tamto, mi się należy, to spotkałbym się z naturalną reakcją, a co tam, no odpychającą. Nie? Przychodzi ponurak, spotyka ponuraków, a przychodzi radosny, spotyka radosne osoby. Ale ci ludzie, też często pan o tym wspomina, nie zawsze są mili i miał pan z nimi różne przygody. Czy były takie sytuacje, gdzie faktycznie bał się pan o swoje życie, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony innych ludzi? O, właśnie. Ja przed moją pierwszą wyprawą oceaniczną kajakową na pytania dziennikarzy głównie, czego się obawiam? Nie? A ja powiedziałem, obawiam się spotkań z ludźmi. Nie z żywiołem, bo żywioł starałem się rozeznać, bo ja mieszkam w Policach koło Szczecina,
to na Akademii Morskiej w Szczecinie, w bibliotece z fachową literaturą się zapoznawałem, z wieloma żeglarzami w Szczecinie rozmawiałem, z takimi, co po oceanach pływali. I pytałem ich tak, ty słuchaj, jak jest taki sztorm, że te jachty się wywracają, nawet toną, jak ten sztorm wygląda, jak te fale wyglądają? Bo jak ja nie byłem tam, to chciałem rozeznać to, jak to jest. I się potrafiłem przygotować do spotkania z czymś nieznanym, z żywiołem. A na spotkanie z bardzo takimi niedobrymi ludźmi nie mam recepty. I po mojej pierwszej wyprawie, jak byłem na Amazonce, płynąłem tym kajakiem oceanicznym po Amazonce, miałem dwa razy napady bandyckie z bronią palną, czyli z karabinem rewolwerem i maczetą. No to na takie spotkania raz było 5 bandytów, a raz 3. No to na to nie mam recepty. I to było autentyczne zagrożenie życia, ale widać, że postąpiłem właściwie. Psychologowie mi potem mówili, panie Olku, nikt by mi lepszej rady nie dał, co mam robić w spotkaniu z bandytami, niż to, co robiłem. Efekt jest taki, jestem żywy, zdrowy, a że dużo straciłem, to życie i zdrowie nie straciłem. I to jest najważniejsze. Żywy i żywotny, jak najbardziej. Ale wspomniał pan o burzach, o sztormach. Jak wygląda spotkanie ze sztormem? Jakie były pana najgorsze sztormy? No to ja powiem tak. Sztorm to jest bardzo silny wiatr, długo wiejący. A żeby w ogóle powstały, i on wyparza duże fale. Ale żeby były duże fale, potrzebne są 4 czynniki. Ja powiem o 3, a może pani mi powie o 4. Więc tak, to musi być bardzo silny wiatr, bardzo wielki, rozległy akwen i bardzo głęboki akwen. Głęboki, na płytkim to brakuje wody. A 4 czynnik, co musi być, żeby były duże fale? Bardzo silny wiatr, bardzo wielki, rozległy akwen i bardzo głęboki ten akwen. A co 4 jeszcze? Chyba obleję ten test. No dobrze, dobrze, nie będę panią męczył. Potrzebny jest jeszcze czas. Czas. Żeby ten bardzo silny wiatr miał czas, coraz większe fale, coraz większe, nie? Bo nagle, jak jest gładki ocean, nagle fale nie powstaną. I teraz u mnie, w tej trzeciej wyprawie z Ameryki Północnej do Europy, północnym Atlantykiem, przed czym mnie wiele osób takich, no i żeglarzy, i znawców problemów takich oceanicznych ostrzegało, że jest za trudny to akwen dla mnie i mogę zginąć, to tam miałem sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. To jest 12-stopniowa skala. I z falami do 10 metrów. I ten sztorm mnie męczył ponad 2 doby. Także no, już byłem i bardzo zmęczony, wkurzony, miałem dosyć wszystkiego. Ale przetrwałem ten sztorm i to wtedy zbliżyłem się do granicy moich możliwości, nawet ludzkich. Bo wiem, że nikt w tak małej jednostce takiego silnego sztormu nie przetrwał. Ale jestem Polakiem, a Polak potrafi. No dobrze, ale nadciąga na pana taka 10-metrowa fala i co pan robi? W jaki sposób pan się zachowuje, żeby przetrwać? A przede wszystkim w takiej sytuacji jak teraz, siedzę sobie w domu przed komputerem i rozeznaję, co tam może być, jak te fale wyglądają i jak się przygotować. Ja się przygotowałem bardzo dobrze, skutecznie. Zmieniłem koncepcję. Bo w pierwszych dwóch wyprawach to ja ustawiałem się, jak miały być silne wiatry i sztormy też, dziobem pod wiatr i pod fale. Ale jak mnie ostrzegali, że mam mieć o wiele gorsze warunki i mogę zginąć, to ja jestem inżynierem mechanikiem i musiałem, ja wyciągałem wnioski z tego, co było. I starałem się ten kajak zawsze ulepszyć, udoskonalić. I jak się zachować? Ja postąpiłem wbrew wszelkim zaleceniom tych różnych takich, speców i żeglarzy i to. I ja się ustawiałem nie dziobem pod wiatr i fale, ale rufą. To były herezje dla wszystkich. Nie może, nie rób tego wszystko, bo zginiesz. Gdybym ja ich posłuchał, to bym zginął.
ale ja postawiłem po swojemu, wyciągając wnioski z poprzednich wypraw. I ja w skrócie powiem, jak to wyglądało. Bo jak są te duże fale, to ja nie walczyłem z nimi, bo ja teraz jeszcze powiem na takie określenia. Często dziennikarze czy ludzie mówią, czy gratulują. Panie Olku, czy ojcze Aleksandrze, gratuluję panu, że pan pokonał Atlantyk. Ja mówię, nie pokonałem. Jak to, nie przepłynąłem? Nie. A ja mówię, jak kajakiem ocean tylko przepłynąłem, nie dając się pokonać. Nie miałem zamiaru walczyć z nim ani zwyciężyć. Tylko chciałem przepłynąć i nie dać się pokonać. To ja może zacytuję dwa zdania Sir Ernesta Shackletona. To był irlandzki badacz rejonów polarnych, bardzo wspaniały człowiek, głównie Antarktydy na początku XX wieku. Ja zacytuję dwa zdania, ale w pierwszym zdaniu zmienię słowo. On mówił morze, ja powiem woda, wtedy jest bardziej uniwersalny. Więc teraz cytuję Sir Ernesta Shackletona. Woda to jest żywioł, którego nie zwycięży się nigdy. Może być jedynie niepokonanym. I koniec cytatu. Więc ja ocean tylko przepłynąłem, nie dając się pokonać. Ale teraz tak, żeby przetrwać ten sztorm, który się z tymi dużymi falami i silnym wiatrem, to ja ustawiałem kajak w pierwszych dwóch wyprawach dziobem pod wiatr i pod falę, a w drugiej rufą. Jak to uzyskiwałem? Ja wyrzucałem za burtę takie drywkotwy. Drywkotwy tak jakby małe spadochroniki o średnicy około 800 mm na długiej linie. Ale miałem na dziobie kajaka taki uchwyt i tą linę obsługiwałem z wejścia do, właściwie nie wejścia, tylko z włazu do kabiny, bo ja do kabiny nie mogłem wejść, tylko mogłem wpełznąć. Bo nie można wejść przez taki mały właz. Tylko wpełzałem tak jak wąż, albo jak kot czy coś i wypełzałem też podobnie, ale obsługiwałem przy włazie, a liny puszczałem do dziobu i teraz jak wiatr spychał ten kajak tam, dokąd wieje, to powoduje dryf kajaka, a dryf kotwa była w wodzie, bo woda w fali praktycznie biorąc stoi w miejscu. Ma tam skomplikowany ruch, ale w miejscu stoi. To fala się przesuwa. I teraz jak wiatr mnie spychał tam, dokąd wieje, a dryf kotwa była w wodzie, tej wodzie praktycznie stojącej, to mnie ustawiała pierwszych dwóch dziobem do wiatru i fal. Ale żebym ja był dziobem ustawiony, to ja musiałem użyć jednocześnie trzy drywkotwy. Bo ten kajak według mojego życzenia był tak zbudowany, skonstruowany, że on się łatwiej ustawiał, jak nic się nie robi, rufą do wiatru i fal. Bo ja zakładałem tak. Jak wiatr będzie wiał, niech mi ten wiatr mnie popycha w dobrym kierunku, nie? Że wieje mi od rufy. A ustawić go dziobem pod wiatr było trudno. I trzy drywkotwy. Ale w czasie sztormu to są dynamiczne takie akcje. Bo ta lina drywkotwy jest naciągana i zwalniana. Naciągana to pracuje stale. Ja to muszę pilnować, że wszystko działało. I one się splątywały. Mimo, że miałem takie krętliki na końcu drywkotwy, ale to jak to jest kilkanaście godzin, czy nawet jedna, dwie, trzy doby, to się plątywały i mi się skuteczność tych drywkotów malała, bo powierzchnia się tych czasz zmniejszała. Ja sobie myślałem tak, jak ja teraz mam być na trudniejszym akwenie północnym Atlantyku, ma być o wiele gorzej i mi się to splącze, no to będzie to, co mi prorokują, że ja zginę po prostu. Nie? Bo jak mi się splączą, ja nie mam ratunku, bo wtedy tak, kajak się ustawia bokiem do wiatru i fal, i bo co jest najtrudniejsze w tych falach? Nie sama wysokość fal, tylko załamujące się góry fal. Bo jak fala jest coraz wyższa, ona nie może stanowić jakiejś tam góry, tylko przy pewnych warunkach ta góra fali się załamuje. To są tak zwane grzywacze. I te grzywacze, ja to je porównuję tak, jakby do lawiny śnieżnej w górach. Jest góra i jest śnieg. I jakiś tam impuls
że śnieg się zaczyna zsuwać, lawina się toczy. Tam grzywacz się toczy, a się zsuwa się po fali, woda w fali stoi, ale ten grzywacz razem z falą zasuwa. I to jest wielka, ogromna energia. Załamujące się czubki fal, czyli grzywacze. Ale wielkość tych grzywaczy była przy falach 10-metrowych. Potem wszystko jest nieregularne. Pół metra, metr. Największy grzywacz to miałem 2 metry. Czyli fale 10-metrowe, ale ten taran, taki jakby młot walący cokolwiek na drodze, to jest 2-metrowy. To moja żona mówiła, o ty Olek sprowadzasz te fale do takich małych pikusiów, nie? Ale ja mówię i pokazuję, jak to faktycznie było. I teraz tak, ustawiałem się w tej A, więc ja sobie myślałem tak, jako zaradny inżynier mechanik, jak mogę zginąć i mi się to splącze, no to na pewno zginę. A nie chciałem zginąć, nie jestem samobójcą. No? I ja wtedy wymyśliłem sobie, że ustawiałem się rufą do wiatru i fal i wykorzystałem tylko jedną drewkotę. Ona nie mogła się splątać z drugą, bo drugiej nie było. Druga była schowana w komorze bagażowej jako awaryjna. Nie? Więc ja wtedy ustawiałem się rufą do wiatru i fal. Według mojej koncepcji to była herezja dla wszystkich, ale dzięki temu żyję. Bo tak by powiedzieli, no tak, ostrzegaliśmy go, wszystko zginął, nie? A tak, zrobiłem sikusa i żyję. No dobrze, panie Olku, a spotkanie z wielorybem, wiem, że to bardzo często pada, ale nie bez powodu, bo to wszystkich fascynuje, więc jakie wrażenie robi wieloryb i jak mu się nie dać? Ja zacznę od końca, jak się nie dać. Na oceanie wszystkie wiadomości rozchodzą się bardzo szybko. I rozeszła się taka wiadomość, płynie taki radosny kajakarz, nikomu krzywdy nie robi. I naprawdę żadne stworzenie morskie mi nie robiło żadnej krzywdy. Ani rekiny, ani wieloryby, no ani jakieś inne stworzenia. Nie? Także ja byłem przyjazny do nich i one też. I teraz tak. Ja spytam się pani tak. Pani Mileno, miała kiedyś pani takie wrażenie, że ktoś panią obserwuje z tyłu. Czy ma pani czy wzrok z tyłu głowy? Odwraca się pani? Jak najbardziej. A, no taka urocza dziewczyna, no to często, nie? No tak. Więc ja kiedyś tak, dzień sobie wiosłuję. To była taka pustka oceaniczna, bo gdzieś 2 tygodnie ani jednego statku nie było, ani w dzień, ani w nocy. I wiosłuję sobie w dzień, gapię się tam na horyzont, nie? I myślę o różnych rzeczach. I takie dziwne uczucie. Czuję czyjś wzrok na sobie z tyłu. Co to tak się dziwnie czułem. Przecież tu jest pusto, nikogo nie ma. Jak tu ktoś mnie może obserwować? Ale obróciłem się, a tam 20 metrów ode mnie taki wielki łeb wieloryba. Ale to był kaszalot, bo taki kanciaty ten łeb. No? Tak blisko mnie, to wszystko trwało kilka minut, ja odłożyłem wiosło, ale no jedno co, no nie zrobiłem zdjęcia, byłem tak zafascynowany. A jeszcze coś jedno powiem, ja płeć poznaję po oczach. Płeć, po oczach, tutaj kobieta, tu facet, tutaj tak, poznaję po oczach. Ale jak się poznaje po oczach? No jak wiem, większość jest ludzi na widowni, na scenie, ja mówię, Pani, nie? Trafiłem. Po oczach, nie? Bo ludzie ubrani, wszystko tego, patrzę tylko po oczach, nie? A patrzę się na ten kaszalot, a to była ona, ta kaszalota, bo ona gapiła się na mnie, nie? Więc poznałem, że to ona i popłynęła tak, jak była z tyłu, to podpłynęła później z mojej lewej strony, ale gdzieś tak z 15 metrów ode mnie i mrugała do mnie. Ja pytam, którym okiem? No prawym, nie? Prawym okiem, bo była z lewej strony. Ja do niej dwoma. I ja wiem, że kaszaloty to potrafiły czasem zatapiać jachty. To takie wielkie zwierzę, jak walnie w jacht, dziurę robi dużą, bo jachty są niewywracalne, ale zatapialne. Ma wielką dziurę, od razu tonie tam kilka minut już, nie? A ta kaszalota nie wykazywała żadnych oznak agresji, tylko taka zaciekawiona. Nie? A dla mnie to była wielka fascynacja. Potem mój kajak 7 metrów długi, a ona gdzieś 18 metrów, prawie 3 razy większa ode mnie. Nie? I to była taka
fascynacja, że takie wielkie zwierzę było blisko mnie. Coś niesamowitego. A potem pokazała cały swój grzbiet i płetwę ogonową i głęboko zanurkowała. I wyszedł pan z tego spotkania całą. No więc to było pierwsze spotkanie z wielorybem, z kaszalotą, z tą kaszalotą. Potem były jeszcze inne, takie płetwale błękitne, duże. No i też jak tak gdzieś pływały, gdzieś w pobliżu, jak oddychają, bo to są ssaki, oddychają powietrzem i wypuszczają, jak wydech mają, nie? To trochę tej pary różnej, jak jest tak cichy, no to widzę tak jakby skropnoną, a bo pary wodnej nikt nie widział, to jest niewidoczna, ale skroplana para wodna, już widać te kropelki i to tak trochę podobne jest do fontanny wody, ale tak trochę, nie? No to w pobliżu różne wieloryby pływały, a nawet przepływały. Kiedyś mnie zaskoczyły, że przepłynęło dwóch. O, ja mam duże problemy ze słuchem. Teraz mam słuchawki i panią słyszę, ale na oceanie aparaty słuchowe miałem schowane, no bo jak dopłynę do kontynentu, to będę musiał z ludzi słyszeć, żeby rozmawiać z nimi. A tak tylko te swoje resztki słuchu wykorzystywałem, żeby to, co tam jest na oceanie, słyszeć. I kiedyś tak na klęczkach, bo ja poruszałem się po pokładzie kajaka, no po czworakach tak pełzałem i przy sterze coś grzebałem, byłem zajęty i ja usłyszałem, taki ja mocno głuchy, usłyszałem takie tak odetchnięcie. Ja patrzę, a tu blisko mnie z 10 metrów dwa wieloryby płynęły i akurat sobie odetchnęły przy mnie. Taki zdziwiony, bo ja ich nie widziałem wcześniej, tylko ja usłyszałem, także jaki to głośny ten dźwięk był, taki oddech, nie? Ale zanim cofnąłem się do kabiny, to zrobiłem zdjęcia, już były dość daleko. Także różne takie spotkania nawet no, z wielorybami, to jest taka fascynacja, że one są ogromne, wielkie. I coś wielkiego, żywego, potencjalne zagrożenie, to jest taki dreszczyk emocji. Co prawda ja się nie obawiałem, bo mój kajak tak był zbudowany, że nie mógł zatonąć, był niezatapialny. Ale zawsze jakby mnie taki waleń chciał poturbować, no to nie byłoby wesoło. Ale były przyjazne, naprawdę przyjazne. W pana biografii czytałam o momentach, w którym tracił pan na bardzo długi czas okres łączność ze światem. Kiedy te telefony już nie wydalały. O czym myśli człowiek, który zostaje na tak długi czas sam i już naprawdę nie jest w stanie się z nikim skontaktować? To ja może powiem, że to w drugiej, najdłuższej mojej wyprawie z Europy, czyli ze stolicy Portugalii, Lizbony, płynąłem na Florydę. 167 dni, czyli prawie pół roku. Jak byłem tylko, no mniej więcej w połowie trasy, a nawet nie jeszcze przed połową, to a ja to z reguły, jak pracujemy w zespole i coś tam wysiądzie, to staramy się znaleźć winnego. Nie ja, tylko o ty jesteś winny, ty. Ktoś, szukamy winy u innych, na? A ja szukam najczęściej u siebie. I przyznam się z ręką na sercu, to moja wina była początek, nie? Bo ja przegapiłem, zawsze analizuję od siebie, zaczynam. Bo ja przegapiłem, że skończył mi się limit rozmów na karcie przedpłacowej, prepaid, telefony satelitarne. Przegapiłem, to był mój błąd. Powinienem, jak mi się tam kończyło, opłaćcie mi następną ratę i wszystko byłoby dobrze. No, przegapiłem. I wysyłałem serię SMS-ów i nagle, nie mam. Grzebie, o kurczę. Zero jednostek. Ja już nie miałem szansy ich powiadomić. Nie? A to w wyniku różnych perturbacji, tego ja to pisałem w drugiej książce o moich wyprawach, bo się 5 książek ukazało o moich wyprawach. 3 dla dorosłych, 2 dla, 1 dla młodzieży, 1 dla dzieci. I w tej drugiej, na oceanie nie ma ciszy, opisałem tą sytuację. Ja wtedy wysłałem sygnał taki specjalny, innym urządzeniem, nie telefonem. I to taki sygnał, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. W skrócie, to był Ask for Help, w skrócie po angielsku był bardzo
złe słowo użyte jako skrót. Może by to nazwali, no na przykład co? Kwiatek, okno, butelka, szklanka, obrazek, nie, słoneczko. Ale oni użyli help. Bardzo w tym wypadku bardzo paskudne słowo. A co to znaczy help po angielsku? Pomoc, pomocy. Nie? I tak to odebrali. Fałszywie odebrali mój sygnał. Nie jako proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, tylko jako pomocy awaryjne. Nie? I w wyniku tej źle zrozumianego sygnału wysłali statek, żeby mnie ratował. Nie? Taki wielki statek, Nisos Delos, grecki. Ja wysłałem im sygnały tamtego, ale przesłali sygnał, że mam awarię telefonu. Nie, że mam problem z telefonem, ale nie kapnęli się w Polsce, co trzeba zrobić. No i ja miałem przerwę w łączności 47 dób, czyli półtora miesiąca. Ja wiedziałem dokładnie, o co chodzi, ale nie mogli się kapnąć, że to trzeba opłacić następną ratę. I wtedy jak? Ja to wyszukuję w złych zdarzeniach coś pozytywnego. Nie, znaczy ja nie mogę wysłać żadnej wiadomości, no to mam spokój, nie wysyłam nic. No? Ja mogłem odbierać, ale o tym nie wiedzieli. I ci, którzy nie wiedzieli o awarii, bo to było w okresie świąt wielkiej, no, nie, Bożego Narodzenia, przesyłali mi życzenia świąteczne, noworoczne, ale to powoli zanikało, bo ja się nie odzywam. Nie? I teraz to pozytywne to tak. Ja przynajmniej mówię tak, nikt mi głowy nie truje, nie zawraca głowy. Co mam robić? Nie muszę sprawozdań zdawać, nie tego, co coś pozytywnego w tym negatywnym, nie? Bo nie tylko samo negatywne, ale innym urządzeniem wysyłałem trasę, jak ja się poruszam, że działam i to. Także wiedzieli, że płynie, ma awarię telefonu, co była fałszywa informacja, ale jak potem się kapnęli po półtora miesiąca, 47 dób i opłacili, nagle awaria usunięta, bo awarii nie było. Nie? I łączność wróciła i tego wszystko. No. Także w tym takim minimalnym kontakcie ze światem przez telefony satelitarne ja jeszcze miałem najdłuższy okres, półtora miesiąca, kompletnie odcięty od świata zewnętrznego. Nie? Nic nie wiedziałem, co się dzieje. Ale ja się nie załamywałem, bo ja wiedziałem, co mam robić, dokąd płynąć, gdzie jestem, bo dla mnie ważne było to, gdzie ja jestem. Pozycję według GPS-u miałem, o na przykład tej ostatniej wyprawie z Ameryki Północnej do Europy, ja miałem 9 różnych możliwości namierzenia swojej pozycji, GPS. Szerokość geograficzna i długość, gdzie jestem. A dokąd płynąć? Kurs magnetyczny według Busoli, żaden problem. No dobrze, ze względu na specyfikę pana podróżowania cały czas mówi się o tym, kiedy jest pan w drodze, w wodzie, ale w końcu gdzieś pan dopływa. Zwiedza pan te kraje, poświęca też czas temu, czy to raczej już pana mniej interesuje? O, u mnie najważniejsze w tych wyprawach była sama wyprawa, podróż. No właśnie. O, na przykład w tej drugiej wyprawie, która najdłużej trwała prawie pół roku. Ja płynąłem z Europy do kontynentu Ameryki Północnej, do Florydy. I ja jeszcze w Polsce mówiłem, ja chcę pierwsze kroki postawić w New Smyrna Beach, mniej więcej na połowie Florydy, to jest na północ od Cape Canaveral i ja tam pierwsze kroki postawiłem. Po przepłynięciu ponad 12 tysięcy kilometrów i pół roku w trasie i to różne, skomplikowana bardzo ta trasa, pokazałem, że ja nie ląduję byle gdzie mnie tam różne żywioły dotargają, ale tam, gdzie chcę. Ale ja do Florydy płynąłem pół roku, a byłem na Florydzie niecały tydzień. Ale to było akurat tuż przed świętami i w czasie świąt wielkanocnych. I nacisk taki, żeby do Waszyngtonu, bo mój przyjaciel, który mnie tam witał, wniósł mnie nabić, Piotr Mieliński, mieszka koło Waszyngtonu. Jechaliśmy szybko tam. I po tym wizycie, spotkania z różnymi, no, i mediami, ze znajomymi. A na Florydę miałem wiele zaproszeń i mam. No, może kiedyś się wybiorę, żeby zwiedzić. Ale po mojej pierwszej wyprawie, jak dopłynąłem
z Afryki, do Ameryki Południowej, to ja w sumie byłem w Ameryce Południowej, w Brazylii, no byłem tu 3,5 roku, a w Peru 3 miesiące. Także ja wtedy płynąłem po Amazonce, zwiedzałem Brazylię. No to coś wspaniałego ta Ameryka Południowa. A jak mówię, że miałem, ja w sumie miałem 3 napady bandyckie. Raz takich dwóch młodych, gdzieś tak 17, 18 lat, nożami mnie napadło w mieście, ale się jakoś obroniłem. Ale potem już nie miałem szans, bo to 5 bandytów z karabinem, rowerem, maczetami. 3 godziny mnie rabowało pracowici, to w niedzielę. Tydzień później już było lepiej, bo 3 bandytów, a też karabin, rewolwer, maczeta. Potem przerwałem wyprawę, no bo było za duże zagrożenie na tym. Ale ja mówię tak, ja w Brazylii byłem w sumie 5 roku. I 3 napady, czyli że średnia napadu raz na 2 miesiące. Jak na Brazylii wcale niezła średnia. I ja Brazylię sobie bardzo cenię, polecam, wspaniałe państwo. Ogromne, wielkie, ciekawe, egzotyczne dla nas, a że się trapią bandyci, no wszędzie się trafiają, nie? To nie może nas blokować, chociaż jak ja byłem w Peru właśnie w tej wyprawie, to też jednocześnie byli w Peru moi bardzo dobrzy znajomi z Gdańska, Celina Mróz i Jarek Frąckiewicz, i oni niestety zginęli zastrzeleni na rzece Ucayali, to jest jednym z głównych źródeł Amazonki. Także ja to bardzo przeżywałem, no i nie tylko ja. No okropna tragedia. Także ja miałem szczęście, bo mnie tylko napadli, ale wyszedłem z tego żywy. Także trzeba się cieszyć. Coś złego, że napad był bandycki, straszą karabinę, rewolwer, tam ledwo wyszedłem. Ale jestem żywy i coś pozytywnego wyciągnąłem, bo żywy, radosny jestem i cały czas. Nie zrabowali mi mojej chęci poznawania świata, radości poznawania świata i zewnętrznego, i przyrody, i ożywiony, nieożywiony, i ludzi, i świata wewnętrznego też. Jak ja w tych wyprawach miałem szansę i chęć nawet wgłębienie się w mój świat wewnętrzny. Bo nikt mi nie zakłócał spokoju. Ja w moją psychikę się wgłębiałem, a potem bandyci sprawdzali, czy mam silną psychikę. I okazuje się, że mam silną. Miał czas ją pan sobie wypracować. Ale dobrze, wyobrażam sobie, wraca pan do domu. Jeżeli w ogóle wraca pan do tak zwanej rzeczywistości, to pewnie to trochę zajmuje. Siada pan sobie na przykład ze znajomymi na kawie i oni opowiadają, co robili w weekend, byli na wycieczce, byli na nartach. Czy ci wszyscy ludzie nie wydają się potem panu nudni, po tym, co pan sam przeżył? Nie, ja wcale nie. Bo każdy człowiek jest inny, ma inne wyobrażenia, inne możliwości, inne chęci. Prawda, niektórzy koledzy mi mówili tak: Olek, my mamy też wspaniałe pomysły, tak, jest super tego, tylko się różnimy od ciebie, że ty je realizujesz, a my zostajemy na pomysłach. Także nie, no mam wiele wspaniałych znajomych i dziewczyny też, i tam młode kobiety, które są bardzo dzielne, odważne, wędrują po świecie, zwiedzają, a czy ja mówię, kurczę, ja nie wiem, czy bym się odważył, bo jakaś fajna, atrakcyjna dziewczyna i wybiera się sama w podróż, no to trochę tak jakby, no wydaje, tak mi się wydaje, większe zagrożenie. No cóż, dziewczyny są bardzo dzielne, odważne, światne, jesteście najwspanialszymi stworzeniami świata. Bez was świat by nie mógł istnieć. Bardzo was podziwiam. Bardzo mi miło. Pan funkcjonuje w mediach społecznościowych, prawda? Zdaje się, że ma pan Facebooka. Nie wiem, czy pan osobiście go prowadzi? Mam Facebooka, mam limit znajomych, 5000 znajomych, a około 1000 znajomych czeka w kolejce, nie? Także no, tylko tyle można mieć znajomych oficjalnie. Mam też fanpage'a, tam jest więcej osób obserwujących, tam kilkadziesiąt tysięcy. W pewnych okresach ktoś mi, moja menadżerka zwłaszcza, Magdalena, współpracowałem w trzeciej wyprawie, wspaniała dziewczyna,
i ona pomagała mi to ogarniać, to te media społecznościowe. I teraz no, mniej aktywny jestem, ale tam mniej więcej się orientuję. Bo do czego dążę? To właśnie Instagram czy YouTube to dzisiaj są takie centra tych podróżników, którzy są znani szerszej publiczności. Wielu zresztą świetnych, przed którymi chylę czoła. I to często właśnie przez tę ilość wyświetleń czy ilość obserwujących rozumiany jest ich sukces. A pan jest trochę poza tym światem. Jak pan rozumie sukces podróżniczy? No to ja byłem i jestem trochę aktywny na Facebooku. Co prawda mi to dużo czasu zajmuje. Instagram to mam, mi tak założyli, ja tam trochę zdjęć wrzuciłem, ale to taki złodziej czasu. Ja mam szereg różnych... No ja jestem już emerytem. Nie? Powinno się wydawać, że emeryt ma dużo czasu, ale nieprawda. Ja mam tyle różnych rzeczy i ja nie mam czasu na nudę. Ja muszę zawsze wybierać nie co zrobić, tylko z czego zrezygnować. Ja się chcę tym zająć, tym. A sam Facebook jest u mnie takim złodziejem czasu, że jak włączę i tego, no to no nie mogę nie odpowiedzieć na zawiadomienia, zaczepki ludzi i to wszystko, ale potem sobie mówię, tylko zajrzę, nie? A potem patrzę, no 2 godziny minęło kosztem czegoś innego, także no Instagrama tak, no mam, ale go tak odpycham od siebie. Ej, o na przykład i moja żona bardzo lubi oglądać różne seriale telewizyjne. Jest taki wspaniały ten dostęp jak na Netflixie. Ja nie lubię tego, bo to wiem, że złożę jej czasu, ale żona mnie raz namówiła, żeby obejrzeć taki program i ja myślę taki no jeden filmik o wikingach, wikingowie. Ale to taki ciekawy był, no i straciłem, bo to obejrzeliśmy wszystko, kilka serii, taki to fascynujący był. I zachęca zawsze, kończy się, że zapowiedź tego, co będzie w następnym. Nie? Ale to jest taki złodziej czasu, że ja sobie postanowiłem, nie mogę się dać więcej wciągnąć w jakikolwiek serial, bo to naprawdę żyjemy życiem innych, a to jeszcze przede mną. Jak będę naprawdę na emeryturze, to może będę siedział przed telewizorem, w ciepłych tapciach, tak jak mi moja starsza siostra mówi, i wtedy będę przeżywał przygody innych, bezpiecznie przed telewizorem. Na razie nie, to mnie ciągnie jeszcze tak. No. Wyobrazić sobie pana. Jestem za młody na emeryturę jeszcze. Może tak, bo właśnie w jednej z rozmów powiedział pan, że 102 lata to taki minimalny wiek dla pana, więc jakie są plany na przyszłość? Gdzie by sobie pan jeszcze popłynął? Ja powiem tak. Ja zaplanowałem przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. I ja ten plan zrealizowałem, a w trzeciej wyprawie zbliżyłem się do granicy moich, granicy ludzkich możliwości. I powiedziałem tak, plan zrealizowałem, te granice prawie że zbliżyłem i więcej wypraw oceanicznych kajakiem nie mam w planie. Ale w grudniu w zeszłym roku, jak jeszcze tej pandemii nie było, ja mówiłem tak, ale za 2 lata o tej porze powinienem być na Atlantyku zamiarem przepłynięcia. Ty to jak to? Mówiłeś, że nie będziesz, że nie masz planu, ale ja to przepłynęłem 3 razy Ocean Atlantycki kajakiem, a kajakiem to się tak, siedzi się wiosło swobodnie trzymane w ręku i tak wiosłuje, a ja chcę przepłynąć Ocean Atlantycki łodzią wiosłową. Łódź wiosłowa to się siedzi tu, 2 wiosła są tak i się płynie do tyłu. Łódź wiosłowa to nie kajak, nie? Także, ale mi ten koronawirus bardzo tak dokuczył i sponsorów teraz o wiele trudniej znaleźć i przesunąłem tą wyprawę o rok. Ja myślę, że w grudniu, na początku grudnia 2022 roku powinienem wyruszyć z Wysp Kanaryjskich na Wyspy Karaibskie łodzią wiosłową. I jeśli ktoś będzie o czymś takim wiedział, no to tu Olek płynie przez ocean. Chcę to zrobić, bo to jest taka moja wyprawa życia, zawsze ta, która jest przede mną. Nie ta, która była, bo mi tak wiele razy dziennikarze, o, wrócił z wyprawy życia. Ja sobie myślałem, jaka tam wyprawa życia? Ja już mam w planie następną, ciekawszą, trudniejszą. Bo z reguły to moje następne wyprawy były trudniejsze. Ja sobie podnosiłem poprzeczki, ale jeśli chodzi o łodzie wiosłowe, to
Nie powiem, że to trudniejsze, ale dam takie dwie liczby, żeby one dały do myślenia. Więc tak, jedynie Ocean Atlantycki został przepłynięty przez kajakarzy 6 razy. 2 Niemców, 1 Brytyjczyk, a 1 Polak 3 razy. Tak prawdę mówiąc, to połowę osiągnięć światowych to moje dzieło. Nie? Ale ci moi poprzednicy przepływali z wysp do wysp. A ja pierwszy jestem, który z kontynentu na kontynent, żeby mi ktoś nie zarzucał, że ja prawie przepłynęłem ocean. Przecież ocean to jest nie między wyspami, tylko od kontynentu do kontynentu. I teraz jak ja zrobiłem coś takiego, to teraz na łódź wiosłową to też chcę, ale tym razem na łatwiznę. A, jest 6 razy tylko Ocean Atlantycki przez kajakarzy, a ponad 900 osób różnej płci przepłynęło wszystkie oceany świata łodziami wiosłowymi. I 5 lat temu pierwsza kobieta sama łodzią wiosłową przepłynęła świat dookoła. Czyli proszę tak policzyć sobie. Tu 6 razy tylko ocean atlantycki, a tu 900 razy wszystkie oceany świata. To czy jest łatwiej? No, chcę sprawdzić. Nie będę mówił, co łatwiej, no? Ale coś innego, nowego, ciekawego przede mną. No i to jest to, co mnie teraz nakręca. Pan jest na dzisiaj osobą spełnioną, czy jeszcze... To, że cały czas szuka pan czegoś nowego, świadczy o tym, że jeszcze nie do końca. Przecież ja jestem młodym człowiekiem. Mam niecałe 26 lat. Do 100. Ale jednym z moich osiągnięć takich, jak pani jest z Krakowa, to Krakowy jest najwspanialszy klub kajakowy w Polsce. Bystrze Kraków, przy AGH, przy Akademii Górniczo-Ochotniczej. I oni od wielu lat byli i są organizatorami akademickich mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim na najtrudniejszej rzece w Polsce Kamiennej Koszkalskiej Poręby. I ja tam u nich, jak się zgłosiłem w 90 roku, jak miałem po raz pierwszy, jak 54 lata, jak kilkadziesiąt lat tam startowałem i stale byłem najstarszym uczestnikiem. Ale jaki był szok, to był 2004 roku, jak ja te zawody wygrałem. Ja najstarszy wykosiłem wszystkich, nie? To był szok dla wszystkich i dla mnie też. Taki stary ja wygrał. Na drugi rok chcieli mi dołożyć staremu mistrzowi, ale gdzie tam figa? Obroniłem tytuł. Jestem 2-krotnym akademickim mistrzem Polski w kajakarstwie górskim. Jaka to frajda. A jeszcze... Razem z 2 moimi synami 2-krotnie byliśmy drużynowymi akademickimi mistrzami Polski w kajakarstwie górskim. Jaki ja dumny jako ojciec. Razem z synami wykosiliśmy wszystkich. Nie? To jest wielka frajda. Tam adrenalina zbuzuje, bo kaski na głowach, mocne kajaki, asekuracja, no aż buzuje. No coś wspaniałego. Ja to bardzo lubię. Pływać po rzekach górskich, tak zwana biała woda, ale po morzach, po oceanach też. No świat jest wielki, piękny, ciekawy, można poznawać z kajaka. Ja polecam wszystkim turystykę kajakową, bo to jest coś wspaniałego. Tylko nikomu nie polecam przepływaniu oceanu kajakiem, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Jak ktoś by chciał, proszę do mnie kierować, ja będę wybijał z głowy albo... Powiem, co trzeba zrobić, bo to jest naprawdę trudne i nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. Życzę panu, żeby ta pogoda ducha nigdy pana nie opuszczała, bo jest naprawdę imponująca i dziękuję panu bardzo za tę rozmowę.